To jest właśnie sposób uciekania. W dzisiejszym dniu mieliśmy podsumowanie programu rządowego Bezpieczna Plus. Program ten był kierowany zarówno do uczniów, ale też i do nauczycieli i do rodziców. W dzisiejszym dniu odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa, na którą zostali zaproszeni wszystkie instytucje, które nam wspomagały przy realizacji tego programu. Były prowadzone warsztaty dla młodzieży przez Centrum Pedagogiki Praktycznej. Tematyka była bardzo różnorodna, dotyczyła bezpieczeństwa w szerokim zakresie naszych uczniów, naszych dzieci, naszej młodzieży w naszej placówce. Między innymi były warsztaty prowadzone na temat asertywności, komunikowania się w grupie, jak prowadzić rozmowy i rozwiązywać problemy, stosując metody mediacji, negocjacji. Także były prowadzone warsztaty i spotkania dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie bardzo pozytywnie oceniają przeprowadzone warsztaty, w szczególności przez Centrum Pedagogiki Praktycznej. Panowie prowadzili zajęcia w bardzo ciekawy sposób. Można było słyszeć po przeprowadzonych warsztatach rozmowy uczniów na korytarzach dotyczących m.in. tego, jakimi są kolorami, czyli jakimi są osobami, kim są, w jaki sposób z nimi najlepiej się komunikować, ale też jak komunikować się z innymi osobami. Dyrekcja szkoły zaprosiła policjantów z Legionowa na rozstrzygnięcie programu Bezpieczna Plus, programu rządowego. Policjanci są za każdą inicjatywą, która ma na celu poprawić bezpieczeństwo uczniów. My prowadzimy w szkołach legionowskich, w ogóle w całym powiecie, program Edukacja Prawna w Szkołach. Już od przedszkola rozmawiamy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w starszych klasach, na temat bezpieczeństwa związanego z drogą do szkoły, ze szkoły, z pobytem w domu, na temat zagrożeń, które wynikają z korzystania z sieci, cyberprzestępczości, tak bardzo popularnej niestety obecnie. Również mówimy o zgubnych skutkach nałogów, dopalaczy, narkotyków, alkoholu, jak również innych nowych uzależnień od alkoholu, od zakupu, od solarium. No i